12 na 13 grudnia na obszarze całego kraju wprowadzono stan wojenny. Ograniczono nasze prawa obywatelskie. Internowano kilkanaście tysięcy osób. Czas stanu wojennego do lipca 1983 roku pochłonął kilkadziesiąt osób, którzy zostali zabici, zamordowani. Wiele tysięcy internowanych. Co czuli tamtej nocy Polacy, gdy o północy ZOMO rozpoczęło ogólnopolską akcję aresztowań działaczy opozycyjnych? W tej akcji wzięło 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Było tyle czołgów, pojazdów opancerzonych, tyle wozów bojowych na naszych ulicach. Gdy się ogląda zdjęcia z tamtego okresu, to nie trzeba dużo myśleć, aby krzyknąć, że to była wojna domowa. A serce szlocha, gdy człowiek sobie uświadomi, że to przecież Polak wrogo wyszedł naprzeciw swojego brata Polaka. Bo ci, co reżim komunistyczny ukochali, mieli obawy, czy nie utracą władzy. Lękali się tego, bo tracili kontrolę nad niezależnym ruchem związkowym, nad niezależnym samorządowym związkiem zawodowym Solidarność. Aby swe lęki oddalić, zaplanowali siłą, gwałtem, czołgami i bronią zabić nadzieję w tych, co wierzyli, że przyjdzie wiosna dla Polski, że ojczyzna jeszcze zwycięży. 13 grudnia 1981 roku to data graniczna, nie tylko w najnowszej historii Polski, ale również w dziejach Europy i świata. W zamyśle rządzących Polską Rzeczpospolitą Ludową na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim miała bowiem oznaczać kres dążeń wolnościowych Polaków zapoczątkowanych latem 1980 roku strajkami w Stoczni Gdańskiej. Zaś w rzeczywistości wyznaczyła początek końca ustroju socjalistycznego, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Środkowo-wschodniej, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na międzynarodową politykę światową w ostatniej dekadzie XX wieku. Tak naprawdę ten stan wojenny usiłowano już wprowadzić wcześniej, bo pierwszym zamierzeniem było 11 listopada 1980 roku. Następnie planowano w marcu 1981 roku. Więc cały czas trwały przygotowania, aby stłumić rodzący się ruch Solidarność. Związkowcy wtedy Jacka Kaczmarskiego słuchali. Jego mury stały się hymnem walczących o Polskę. Związkowcy nawet poprawiali artystę i zamiast śpiewać za oryginałem, a mury rosły, łańcuch kołysał się u nóg, śpiewali, a mury, mury runą, runą i pogrzebią stary świat. Musieli mieć wielką wiarę, bo doczekali dnia, kiedy komunizm runął w Polsce jak mur. Czyli po wyborach w czerwcu 1989 roku, dokładnie 10 lat po znamiennych słowach papieża Polaka Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku, które brzmiały: niech zstąpi duch Twój i zmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Co on wtedy czuł tam na Watykanie? Ksiądz kardynał Dziwisz w swoich wspomnieniach napisał, że pomimo tego, że papież od wielu dni wiedział o niepokojącej sytuacji w Polsce, to jednak gdy 13 grudnia o pierwszej w nocy od ambasadora Emila Wojtaszka dowiedział się o stanie wojennym, był zaskoczony i przepełniony bólem. Watykan próbował Tymoteuszu skontaktować się tamtej nocy z Polską, ale połączenia były zerwane. Ta cisza w telefonach była rezultatem akcji Azalia, którą przeprowadzono w całym kraju o 22:30. Ci, co chcieli zabić w Polakach nadzieję, opanowali wszelkie centrale.
Nie opanowali jednak polskich dusz, tym bardziej nie zabili nadziei ani nie ograniczyli determinacji i siły w ubieganiu się o najważniejsze, czyli o państwową niezawisłość. Jako się rzekło, w czerwcu 1989 roku dokonała się w Polsce transformacja ustrojowa. Parę miesięcy później upadł komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej. W listopadzie 1989 roku runął mur berliński, łącząc Niemcy zachodnie i wschodnie, zaś w sierpniu 1991 roku ostatecznie rozpadł się Związek Radziecki. Ale Solidarność zwyciężyła i dlatego też modlimy się dzisiaj, aby ta solidarność między Polakami była, aby Polak nie występował przeciw Polakowi. Za kilka dni będziemy przeżywać 48. rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu. Brzozowskie uroczystości rocznicowe odbywające się 13 grudnia bieżącego roku zainaugurowała msza święta w Brzozowskiej Bazylice Mniejszej, a zorganizowali je Henryk Kozik, przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie i przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie, Jan Giefiert, komendant jednostki strzeleckiej 22-22 w Brzozowie, kapitan Jan Jastrzębski, dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, który przywołał ofiary stanu wojennego. Dziekanski Józef, 48, zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Giza Józef, lat 28, zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Ponadto uczestnicy uroczystych obchodów, wśród których obecni byli m.in. Zdzisław Szmyt, starosta brzozowski, Jacek Adamski, wicestarosta, Ewa Tabisz, sekretarz powiatu, samorządowcy wojewódzcy z gmin powiatu brzozowskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży, inspekcji, poczty sztandarowe, mieszkańcy powiatu brzozowskiego złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.